Hołd Bay, dawna rybacka wioska wchłonięta przez rozrastającą się metropolię. Centrum Kapsztadu leży 20 km stąd. Hołd Bay wypływamy na wyspę Fok. W Zatoce Fałszywej, na ledwie wystających ponad wodę skałach, żyje duża kolonia fok. Jest tu najwięcej przypadków ataków rekinów polujących na foki. Widok na Hołd Bay z drogi zwanej Chapman's Peak Drive, która jest uważana za jedną z najbardziej malowniczych górskich dróg na świecie. Z powodu usuwania się skał była przez kilka lat zamknięta. Po przebudowie jej 7-kilometrowy odcinek jest płatny. Odkrywcą przylądka był w 1488 roku portugalski żeglarz Bartolomeo Dias, który wówczas nazwał go przylądkiem Bush. Cały obszar jest rezerwatem ze względu na lokalną faunę i florę. Jest to także obszar o jednej z najwyższych aktywności wyładowań atmosferycznych na świecie. Przylądek to cypel skalny o wysokości ponad 260 metrów nad poziom morza. Część drogi można pokonać przy pomocy kolejki szynowej, a resztę schodami. Na szczycie jest latarnia morska wybudowana w połowie XIX wieku. Simonstown, miasteczku wchodzącym w skład aglomeracji Kapsztadu, na plaży Boulders jest kolonia pingwinów przylądkowych. Dwie pierwsze pary pingwinów zagnieździły się tu w 1982 roku, a
a obecnie kolonia liczy kilka tysięcy tych ptaków. Znajdują się one na czerwonej liście gatunków zagrożonych wyginięciem. Późnym popołudniem wjeżdżamy kolejką linową na Górę Stołową, by podziwiać piękne widoki. Kapsztad jest drugim co do wielkości miastem RPA. Cała aglomeracja liczy około 3 700 000 mieszkańców. Został założony w 1652 roku i jest najstarszym miastem w RPA. Diabla Góra, głowa lwa. Podnóża Góry Stołowej jest wiele winnic. Jesteśmy w najstarszej z nich, Grot Konstancja, założonej 330 lat temu.